tacy, którzy kładli kamienie na torach, ale trudno, niech sobie tam siedzą w swoich krzakach i niech im będzie wstyd i głupio. I to są ludzie z różnych środowisk, to są oczywiście miłośnicy kolei, ci, którzy zajmują się turystyką, to są samorządowcy, to są europarlamentarzyści, to są, powiedziałem, samorządowcy? To powiem jeszcze raz, bo ich jest dużo, jest samorządowców. To są przede wszystkim też kolejarze, którzy nie powiedzieli, że to jest głupi pomysł, tego się nie da zrobić, bo są procedury, przepisy. Po prostu to zrobili. No, trochę dłużej to może trwało, niż wystarczyłoby cierpliwości każdemu człowiekowi, ale jednak się udało to zrobić. No i co mamy tutaj? Mamy jedną z największych w Europie, a największą w Polsce wypożyczalnię czy stację benzynową. Pan dzisiaj z ludźmi, którzy wychodzili z tych drezyn po pierwszym kursie? Tak, tak. Co mówili? Wydaje mi się, że byli zadowoleni. Znakomicie, to już nie pierwsze wrażenia, tylko drugie, bo już byliśmy na jeździe testowej pod Sobień. Relaks niesamowity, naprawdę. Całkiem przyjemnie, można sobie tak śmygnąć. Na świeżym powietrzu, dużo ruchu, bardzo fajnie. Muszę powiedzieć, że wrażenie było niesamowite, wynikające z tego, że ruch, pedałujemy, a jednocześnie siedzimy na siodełku i robimy sobie zdjęcia, bo nie ma obaw żadnych, że jak się puści kierownicę, to cokolwiek komukolwiek się stanie. Nad koncepcją pracuję około 5 lat, 2 lata w sposób taki czynny, czyli spotkania, wyjazdy do Warszawy. Razy w miesiącu. W Polsce nie było na to procedury i musieliśmy ją wymyślić. Udało się. Udało się i dzisiaj ile drezyn wyjechało? W kursy pierwsze? Ogólnie będziemy mieli docelowo 50 drezyn już w przyszłym tygodniu. Na dzień dzisiejszy mamy około 30. Przewodnik musi się znać na wszystkich dyscyplinach, na wszystkich dziedzinach życia. Przebieg, że wyjeżdżamy ze stacji Uherce Mineralne, będziemy mieć następną stację Uherce Tunel, a później dojedziemy do Jankowiec. Mówimy o tym, że trasa ta została wybudowana pod koniec XIX wieku, dokładnie rok 1872. I to jest odcinek wielkiego przedsięwzięcia, które prowadziło od Wiednia aż do Lwowa. Czyli było połączenie stolicy monarchii austro-węgierskiej ze stolicą Galicji Wschodniej. I proszę sobie wyobrazić, że ten ponad 300-kilometrowy odcinek był wybudowany w ciągu 3 lat. I to były 2 tory. W związku z tym dzisiaj wydaje się, że to jest niemożliwe. Nie tak daleko na tej stacji tunel Uherce, po prostu jedziemy autentycznym tunelem. Z tym, że tam jest pierwszy przystanek, po pierwsze, żeby zobaczyć tą stacyjkę, dużo mniejszą, aniżeli ta w Uhercach Mineralnych, a po drugie sam tunel, do którego wjeżdżamy, bo raczej rzadko jeździ się tunelami. A tutaj mieliśmy umundurowanych szwajków rodem z Przemyśla. No słuchować panią. Dzień dobry, żandarmeria polowa twierdzy Przemyśl. Ale tutaj byłem zawodowcą stacji, choćby nawet dlatego, bo tu trzeba było odgwizdać, podać ten sygnał RD7, bo kiedyś też pracowałem jako dyżurny ruchu, a dyżurny ruchu to jest najgłupszy człowiek na świecie. Bo do każdego pociągu wychodzi, do żadnego nie wsiada, proszę państwa. Ja myślę, że to jest słuszna inicjatywa, bo te tory trzeba ożywić w jakiś sposób. Jeżeli nie ma na to aż takich dużych środków na paliwo, na energię, no to trzeba jest, mamy darmową energię, mięśnie, siłę mięśni ludzkich. I to jest słuszna inicjatywa, bo jest od razu kondycja lepsza,
obiekt funkcjonuje, jest atrakcją turystyczną, zawsze można sobie przejechać, się poromansować sobie tutaj z panią tutaj na przykład. Oczywiście, pewnie tak jest. Czyli i widoki, i historia. Widoki i historia, bo to się wszystko ze sobą niezwykle łączy i przeplata. Jeżeli już widoki, no to oczywiście mówimy o rzeźbie Bieszczadów. Wiadomo, że to znów wielki łańcuch karpacki, który ma aż 1300 kilometrów, a tu jesteśmy na jego niewielkim fragmencie. Za 3-4 dni będzie czynny nowy serwis drezynerowerowy.pl i on jest pomyślany w ten sposób, że ktoś będzie mógł sobie wybrać dzień, kliknąć dzień, zobaczyć w jakim dniu jest rozkład jazdy, bo każda porządna stacja ma rozkład jazdy, bo chcemy być porządną stacją. I bilety, tak, zabytkowe i zabytkowe kasowe. Tak, tak. Wybierze sobie dany dzień, dany kurs. I to, co go interesuje, bo kursy będą przeróżne. Stacja w Uchercach jest mniej więcej na środku i będziemy jeździć w stronę Zagórza i w stronę Krościenka, ale te kursy będą różne. Będą poświęcone na przykład budownictwu drewnianemu, nie wiem, zamkowi w Sobieniu, bunkrom i tak dalej, i tak dalej. Będą też takie normalne przejażdżki, czyli dla każdego coś miłego. I chcielibyśmy, żeby to była rzecz dobra, taka, która ludziom pozostanie w pamięci, czyli wspomniała pani bilet. Bilet jest rzeczywiście specjalnie zaprojektowany do takiej szafy specjalnej, która się nazywa ternionem. Chcielibyśmy, żeby on był pamiątką, nie tak, że ktoś go wyrzuci, ale będą projektowane bilety troszkę takie dłuższe, które będą zakładkami do książek. Chcielibyśmy, żeby na tej stacji było dużo dobrych rzeczy związanych z koleją.